Witam. W tym nagraniu odpowiem Wam na pytanie, jak spalić tłuszcz z dolnych części brzucha. Bo wiele osób z Was ma taki problem, że odchudzacie się i w jakimś momencie zauważacie, że górę brzucha już macie fajnie odsłoniętą, a ten dół jeszcze jest zatłuszczony i tutaj zostaje cały czas tłuszcz. Więc zaczynamy. Na samym początku trzeba powiedzieć, że mamy pewne predyspozycje genetyczne do ilości tłuszczu w danych partiach, w danej części ciała. I u mężczyzn bardzo często jest tak, że właśnie ten tłuszcz kumuluje się na dole brzucha, ta nasza oponka dolna, i tam jest go najwięcej. U kobiet w innych partiach, w udach i w nogach. I teraz niestety, ale nie mamy wpływu na to, skąd ten tłuszcz spada nam. I bardzo często jest tak, że właśnie w tych opornych miejscach, właśnie dół brzucha spada nam najpóźniej. Jeżeli zaczynamy redukcję, to może zauważyć, że często schodzi nam z policzków najszybciej, schodzimy w dół, a ta końcówka zostaje jeszcze. I właśnie, co tutaj jest największą radą, którą mogę Ci dać? Musisz być cierpliwy, bo ten tłuszcz spadnie stamtąd, tylko musisz poczekać jakiś czas i po prostu bardziej dokończyć tą redukcję. I wtedy, tak samo jak on spadał tutaj, on spadnie też z tego dołu brzucha, tylko spadnie później. Co jest ważne, często mnie pytacie, jakie ćwiczenia na ten dół brzucha, jak go ćwiczeniami zrobić. No niestety, te ćwiczenia na dół brzucha nie wpływają na spalanie tłuszczu w tych dolnych rejonach. One wpływają jedynie na to, że wzmacniamy sobie ten brzuch, ewentualnie budujemy później ten brzuch w okresie budowania masy mięśniowej. Więc najważniejszą kwestią jest odpowiednia dieta, oczywiście, odpowiedni trening i cierpliwość, bo ten tłuszcz spadnie, tylko spadnie później. Co jeszcze możemy zrobić? To wprowadzić dodatkowo, jeżeli oczywiście mamy bardzo dobrą dietę, dobry trening, suplementację. Ja wtedy polecam BCAA i porządny spalacz. Te dwa suplementy, jak pokazuję, zależy oczywiście też jaki spalacz. Jeżeli Cię to interesuje, tutaj na dole w linku Ci podam jakieś, które polecam. Ale te dwa suplementy w pewien sposób to przyspieszają, te spalanie naszej tkanki tłuszczowej. Ale znowu, musisz być świadom, że to jest mała część tego wszystkiego. Jeżeli tu nie będzie odpowiedniej diety redukcyjnej i treningu, to nic nie da. Więc jeszcze raz powtarzając, niestety nie mamy wpływu na to, dokładnie skąd nam spada ten tłuszcz, musimy być po prostu cierpliwi. Jeżeli tutaj mamy go więcej, to nam spadnie po prostu później, ale też spadnie. Z ważniejszych rzeczy musicie jeszcze wiedzieć, że mamy dwa rodzaje tłuszczu w naszym organizmie. Tłuszcz wiscelarny i tłuszcz podskórny. I nam głównie zależy na spaleniu tego podskórnego, ale tego wiscelarnego też. Jak to w ogóle wygląda? Jeżeli mamy sobie nasz przykładowy, to jest nasz, widzicie, jak artystycznie rysuję? To jest nasz człowiek. I tutaj ma nasz brzuch. Dobra, powiedzmy, że on jest... Tak? Dobra, to ma ręce. Dobrze, on to jest jego brzuch. To tkanka podskórna to jest ta tkanka, która jest tutaj na powierzchni brzucha. I co jest ważne, tą tkankę widzicie. Ja tutaj mam... To jest mój tłuszcz podskórny. Go możemy złapać. Ja sobie teraz go tu troszkę mam jeszcze do spalenia. Tkanka wiscelarna, tutaj mamy różne narządy, tak, oczywiście mówię, nie patrzcie na moje piękne rysunki. Tutaj tkanka wiscelarna jest tutaj w środku, ona otacza narządy. I jej nie dotkniemy, nie dotkniesz ją ręką. I co się dzieje często, szczególnie u mężczyzn, albo u osób z dużą nadwagą, że właśnie ta tkanka wiscelarna, czyli ten tłuszcz oplata nam tutaj wszędzie te narządy. I my mamy... Badania pokazują to jasno, szczególnie u mężczyzn mamy pół na pół w obrębach brzucha tłuszczu wiscelarnego i podskórnego i mamy do spalenia ten i ten tak naprawdę, czyli nie tylko ten tutaj podskórny, tylko ten jeszcze wiscelarny. To też jest czasem powodem takiego właśnie nabrzmiałego brzucha, że ten tłuszcz jest zgromadzony tutaj wszędzie. To też są kwestie zdrowotne, jeżeli mamy tutaj cały ten tłuszcz tutaj między narządami, to na pewno nie jest dobre, jeżeli jest nadmiar tego tłuszczu oczywiście. Więc trzeba się zabrać za ten tłuszcz podskórny, ten tłuszcz wiscelarny. Jeszcze jedna ważna kwestia. Jeżeli chcesz dalej dowiadywać się konkretnych rzeczy na temat
odchudzania, to zapraszam Cię, kliknij tutaj, przejdź do mojego projektu Transformator Sylwetki, zostaw maila i tam będziesz dostawał takie nowości. Jeżeli jesteś zainteresowany masą, nabieraniem konkretnej masy mięśniowej, kliknij tutaj, przejdź na projekt Kreator Masy Mięśniowej. Jeżeli chcesz być po prostu na bieżąco i widzieć, co się u mnie dzieje, zapraszam Cię na jego Facebooka albo po prostu Instagram. Na Instagramie wrzucam bardzo luźne rzeczy. No, sam możesz się zdziwić, co tam jest. Więc zobacz, kliknij sobie i obserwuj. Więc to by było na tyle. Pozdrawiam, Mariusz.